Siemka, siemka, gramy w Dying Light, odcinek 23, komentuje Dranzat. No to lecimy. Sądzę, że nie powinieneś marnować czasu. Tak. Ja pierdziu. Dobra. My musimy iść w którą stronę? W tą, tak? Crane, tu Troy. Słucham cię. Rozmawialiśmy o sposobie przebicia się przez zagłuszanie i Sabi wpadł na pewien pomysł. Będzie pracował nad tym podczas gdy ty będziesz szukał czegoś. Będziemy w kontakcie, Crane. Jeśli mogę coś zasugerować, postaraj się w miarę możliwości unikać zarażonych, dobra? Zawsze sprawiali zagrożenie, ale teraz te sukienkoty są jakby jeszcze gorsze. Wow. Kurde, jeszcze glut rzucę, ja. O, ja pierdzielę. Nie zdążyłem do niego podejść. O! Ty człowiek rajca? Nie żyjesz! Jebany! Szybki. Tak patrzę na niego. Człowiek rajca. Potrzebujesz nowego sprzętu, stary? Kurcze. Gdzie je? A tu. Ja, tutaj. No to nie ma normal, no. To był... Gdyby to był normal, to...
O, shit jest, dobra. Co to było? Jasny gwint! Skąd ten drugi zombie, jak się wziął? Kaj mnie teraz wyjebie zaś. Jasny gwint, tak daleko. Dobra, walimy na żywca. No już się nosi życie, ja pierdolę.
Tami! To wujek Crane, jesteś tam? Proszę, nie rób mi krzywdy! Gdzie on jest? Idź sobie! Zostaw mnie w spokoju! Spokojnie, kolego. Nic ci nie jest? Tata jest ranny. Powiedział, że robi się taki jak inni chorzy ludzie i nie będzie mógł mnie więcej chronić. Powiedział, że jeśli wyjdę z tej szafy, zrobi mi krzywdę, ale że jak już zachoruję, to będę bezpieczny, bo zapomni, że tam się schowałem. Twój tata ocalił ci życie. Gdzie on jest? Odszedł, Sami. Nic się nie dało zrobić, naprawdę. Teraz muszę odstawić cię do mamy. Żałuję, że nie mogłem z nią zostać. Troy, tu Crane. Słucham. Mam tu małego chłopca. Jest po ciężkich przejściach. Przydałoby się trochę nim zająć. Za kilka minut ktoś u was będzie. Możemy go zabrać do jego matki w wieży? Jeśli nic nie załatwię, sama go tam zabiorę. Dzięki, Troy. Dobra. Kolejne zadanie. Może te? To chyba pułapka ta rozgłośnia radiowa. Wiem, że tam była jakaś pułapka tutaj w tym jebanym mieście Zero. Co? Kto to tutuje? Ja go przeżył. A, to są te. Dobra. Thank you.
Nie wiem, ale chyba trzeba zejść w dół. Chwileczkę. Tu jest... Jak tam mógł wyjść? Jasny gwint.
mocny gwint. Jedźmy do Haranu na wakacje, mówili. Jasny gwint. Przekonałem się, że się zregeneruje. Nie miałem ręki na myszce. Jasny gwint. No przynajmniej jest jakieś wyzwanie na tym.
Czekaj, oni są tutaj. Aj! Jako to było, tyś myślał, że to będzie walka na... na miecze. I się nie pomyliłeś. Ale tu jest akurat walka na karabiny. Dobra, tutaj, tutaj. Nie? Nie wiem, tak jakiś typo tam jest, ale nie wiem, tam wejść. Aha, dobra. Słychać? Tutaj, 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 tutaj. O! Jak na słuch to weźmiesz, to szybciej to znajdziesz, no. Bo jest takie coś, że jak jest bliżej, to lepiej to słychać.
czekać, aż mi się darmowe 35 odnowi. Na dole, dobra. Czekaj, co my to chcemy zrobić? Oczyść posterunek. Aha, dobra, to jeszcze ten jeden. Trzeba go jakoś zabić. Tylko jak tu jest zejść na dół? To meta winda, nie? No nie działa, nie działa. Schody, kaj są schody. Jakieś. Kurczę, dajcie mi jakąś większą, lepszą mapę, bo mnie rozdupi. Kurczę, gdzie tu są jakieś schody? Dobra, mamy schody. Istny labirynt, no. Jasny gwint. Tutaj nie. Tutaj też nie. Prawo. Siema. Co się dzieje? Na dół. Zaś na dół. Dobra, schody były w tamtą stronę. Jasny wind. A tu wejście. A ja muszę iść gdzie? Muszę iść... Na dół jeszcze? Dobra, schody były gdzie? A, no zaś tu ta mapa. Schody były tutaj, tak? Gdzieś. W lewo do wyjścia. Co to kurde jest? Dobra. Powiem tak. Normalnie gubię się tutaj. Gdzie te schody są? Do jasnej, ciasnej. A, tutaj. To teraz pytanie właśnie... A, do góry. Dobra, dobra, pasuje, pasuje. Tutaj do góry. Zaraz trzeba to obejść całe. Jasny gwint. Przez jednego typka, co nie zabiłem, nie jak to się stało, że... Tu jest strzałka na dół, nie do góry. Dziwne. To jest chyba na zewnątrz. Dobra, to jest na zewnątrz.
mój bunt. Dobra. No to lecimy. Co my tu mamy za dużo? Nóż kuchenny mi niepotrzebny. Dobra. Spadaj w strefę kwarantanny? Ja tego nie chcę. Ja tego na pewno nie chcę robić. Czyli tak, tu mamy odblokowane. Tu mamy posterunek Rajsa. Oczywiście posterunek biurowców. Dobra, to tam polecimy, setera. Miłych lotów. Przeżył obyś. Nie wiem jak to się dzieje, no ale przeżył. Co to pisze? Water. A woda. Food. Jedzenie. Tamtym brakowało wody, a tym jedzenie. Tu się mogli zamienić. Dobra. Tak, tutaj. Jasny gwint, nie zdarzyłem. Tak. Jeszcze raz. W tamtą stronę to płynie. Jasny gwint. Cześć. Papa. I polecieli. Dobra. Było. Że mi się kurde nacisło źle. Dobra. Nadziak to jest niezły, no. Ale najlepszy jest sierp. Sierp fajnie tnie. Runa. Pomału. Uff.
Ajajaj, wszędzie tam był prąd. Ale jajca. Trzeba pomyśleć, jak to ogarnąć. Zrobimy to tak. Od góry my weszli, bo od góry się da wejść. Aj, spadniemy. Jako tu to wejść do góry? Przejście i tyle. Tutaj. Kurczę. Witum i o zdrowie pytum. 400 punkcików. Dobra. Już nie żyje. Ajajajajaj. Nie zdążyłem do niego nawet podejść. Potrzebujesz nowego sprzętu, stary? O, shites, kamysum. Co to za dzwony? Jasna cholera. Widzicie to? O, jasny gwint. Szybko się ich pokonuje, ale też się szybko ginie, no, na tym koszmarze. Na normalnym takcie z karabinu jeszcze strzelają, to jeszcze cię tak nie zabiją tak szybko, ale na... Ale na ten rychtyk koszmarze to jest przejebane.
Jasny gwint. Tak się minąć z takiego bliska. Co to za twardziel? Chwila, tutaj. Ja mam jedno małe pytanie. O co tu chodzi? Savi, tu Crane. Wszystko w porządku? Można powiedzieć, że pomarańczowy wyszedł z mody. Udało ci się? Powiem wszystkim. Dzięki. Oh shit. Zabili mnie i tyle. Dobra.
Gdzie my są? A tu my są. Dobra, to zostały. Raz, dwa, trzy, cztery. Do odkrycia. I to zrobimy w następnym odcinku, bo już się czas kończy odcinka. Tutaj mamy... Myślałem, że to jest wykrzyknik, a to są drzwi. A tak wygląda jak wykrzyknik, nie? No? Akurat jest takie zakryte, że tu jest kropka i kreska. Dobra. No to na razie, do zobaczenia, papatki.